Dobry wieczór. Dziś zabieram Państwa do najwrażliwszej części biblioteki, do jego skarbca. A co znajduje się w skarbcu? W skarbcu znajdują się najcenniejsze zbiory Książnicy Podlaskiej, wśród nich rękopisy. I to dziś one będą głównym bohaterem naszego spotkania. Na początek, czym są rękopisy i czym się różnią od zwykłych, powielanych mechanicznie druków? Przede wszystkim każdy z nich ma swoje niepowtarzalne i indywidualne cechy. Możemy je dostrzec, mając rękopis przed sobą, wczytując się w zmiany, poprawki naniesione przez autora. Rękopisy gromadzone są w archiwach i bibliotekach i od dawnych czasów ewoluowały i w tej chwili zalicza się do nich również maszynopisy, jak i komputeropisy. W ciągu wieków wytworzyły się różne formy rękopisów. Należą do nich książki rękopiśmienne, poezje, pamiętniki, dzienniki, również listy, dokumenty i tak zwane miscellanea. Rękopisy biblioteczne powstały jako rezultat indywidualnej twórczości jednostek kreatywnych, artystów. W naszych zbiorach, w zbiorach Książnicy Podlaskiej, posiadamy rękopisy 40 autorów. Posiadamy rękopisy autorów anonimowych. Posiadamy rękopisy XX-wieczne, XXI-wieczne, ale i XIX-wieczne. Jednym z najstarszych posiadanych przez nas rękopisów, zasługującym bez wątpienia na uwagę, jest zeszyt. Anonimowego autora, tudzież autorki, zawierający z połowy XIX wieku, zawierający, jak sądzimy, fragmenty dziennika, jak również wierszy, opatrzonych nawet taką zgrabnymi rysunkami, tworzonymi pewnie przez samego autora, w języku polskim i francuskim. Możemy podziwiać kaligrafię liter, możemy wczytywać się w poezję, możemy oddychać duchem tamtej epoki. Jak wspomniałem, do rękopisów zaliczamy również listy. Niewątpliwą gratką dla kolekcjonerów będzie korespondencja samego Melchiora Wańkowicza z Jerzym Godorowskim. Jerzy Godorowski był, można powiedzieć, przeciętnym białostoczaninem, który w Melchiorze Wańkowiczu upatrywał swojego mistrza i prosił go o zdanie na temat jego własnej twórczości. Innym cennym nabytkiem jest list poety pokolenia Brulionu, bardzo znanego dzisiaj Jacka Podsiadły, który prosi Wiesława Kazaneckiego o opinię przed wydaniem własnego tomiku. Ów list trafił do nas wraz z innymi zbiorami, maszynopisami i rękopisami Wiesława Kazaneckiego. Bardzo cenna i bardzo wielce interesująca pamiątka, z której można wyczytać, jaką czcią, jakim poważaniem był darzony Wiesław Kazanecki w czasach swojego życia i swojej twórczości. Dzisiaj chciałbym się skupić na zbiorach, których mamy najwięcej, jednego autora, mianowicie Sokrata Janowicza. Przekazał on nam bardzo bogatą treść korespondencyjną, twórczą, ale również, co ciekawe, treść założycielską Białostockiego Klubu Literackiego, który to zaczął swoje funkcjonowanie w 1976 roku, dokładnie 21 listopada, a zatem w tym roku będziemy obchodzić 45-lecie powstania klubu, który później przerodził się w regionalny oddział Związku Literatów Polskich. Cóż ciekawego możemy się dowiedzieć z owych manuskryptów? Możemy się z nich dowiedzieć, że klub początkowo liczył 17 członków,
Wśród nich Bogusław Pezowicz, Jerzy Plutowicz, Waldemar Smaszcz czy Jan Leończuk, który był również sekretarzem grupy, a także założycielem grupy poetyckiej Bakałasz, o czym już pewnie dziś mało kto pamięta. Jakie były działania statutowe klubu? Przede wszystkim organizowanie imprez i spotkań literackich. Jednym z pierwszych zaproszonych przez klub był Edward Stachura. Niewątpliwie klub, sam Sokrat Janowicz czy Jan Leończuk byli tymi twórcami zapładniającymi życie kulturalne w ogóle Białegostoku i Białostoczyzny. Niedalej jak 2 lata temu wpadliśmy z wizytą do Zabłudowa i odziedziczyliśmy po znakomitym poecie, proszę Państwa, takie cymelia, jak pierwsze zapisy tomików, mowa tutaj o tomikach Jana Leończuka, Żalnik, Duszna noc, a także zapiski, które poczyniał poeta jeszcze przed debiutem, jako nastoletni chłopak, żywo zainteresowany poezją, literaturą. I to też jest dowód na to, ile pracy trzeba włożyć, żeby doskonalić i szlifować swój talent. Z naszych zbiorów, dzięki tym materiałom, możemy się jakby przeanalizować drogę twórczą wiersza od momentu zapisania go po raz pierwszy do momentu opublikowania już, czyli wersji ostatecznej. Drodzy Państwo, nie zatrzymujemy się na pozyskiwaniu materiałów z dawnych lat, czy nawet z dawnych wieków, ale sięgamy po to, co jest wydawane tu i teraz. Sięgamy po naszych poetów i ich twórczość. I tak jak już wspomniałem na wstępie, komputeropisy stały się teraz domeną i są mile przez nas widziane, hołubione i archiwizowane. Do naszych ostatnich nabytków trafił zeszyt Ignacego Karpowicza, trafiły wiersze Agnieszki Zajdowicz, Teresy Radziewicz czy Krzysztofa Puławskiego. Nie chcemy poprzestać na tym, co już mamy i chcemy zaproponować tę skarbnicę nas wszystkich. Stworzyć regionalną mapę literacką, która przetrwa nasze czasy i będzie cenną wskazówką przyszłym pokoleniom, odtwarzającym rys swojej historii.